10 lat zajmuję się importem, eksportem, wsparciem polskich firm na rynku chińskim. Dzisiaj krótki film z apteki zielarza. Ma własną aptekę, dopiero otworzył od 3 miesięcy obok mojego biura, niedaleko. Dosyć dobry znajomy, bo zawsze mi zajmuje miejsce do parkowania, żebym miał, podjeżdżając pod biuro, wolne miejsce. Bardzo miły pan. Jest on zielarzem, to nie jest farmaceuta, nie ma żadnego wykształcenia poza koledżem, takim jak gdyby, czy niby Uniwersytetem Farmakologii Chińskiej. To jest jego pasja życiowa. Ma już 4 sklepy w tutejszej miejscowości, gdzie jest moje biuro. Ta miejscowość nie jest duża, około 2,5 miliona mieszkańców, wszak znajduje wzięcie. Jak widzicie, tutaj ma w witrynach worki różnego rodzaju ziół, które zbierają dla niego okoliczni rolnicy. On ma listę, którą im przedstawia w określonych porach roku, żeby zbierali dla niego zioła, suszyli, on skupuje te zioła. Wszystko tutaj jest praktycznie od korzeni poprzez wszelkiego rodzaju grzyby, grzybnie, huby, korzenie roślin strączkowych, dzikich, wszelkiego rodzaju liście. Prawdę mówiąc, nawet nie znam nazw połowy z tego, ani zastosowania, wszak on ma remedium na każdy problem. Często korzystam z jego pomocy, gdy czuję, że rozbiera mnie jakieś przeziębienie czy jakieś niedomagania. Pomógł mi też skomponować niezły eliksir na siłownię, którego używam. Daje mi troszeczkę więcej energii. Bardzo przyjemny i bardzo w gruncie rzeczy profesjonalny. Tutaj na półce są specjalne specyfiki robione, w tym przykładzie tutaj w tych pudełkach ze skóry osłów, które są używane do wspomagania zdrowia pań podczas menstruacji. Jest to sprawdzony, nawet przez Amerykanów potwierdzony sposób, aby nadrobić braki w organizmie zarówno witaminy B, jak i wszelkich rodzajów mikroelementów, które są tracone podczas tego okresu. Apteczka nie jest duża, w gruncie rzeczy około 200 metrów z hakiem kwadratowych. W niej ma praktycznie wszystko. Dominuje medycyna chińska, dominują produkty medycyny chińskiej, znane od setek, nie powiem, że od tysięcy lat, bo nie mam takiej wiedzy. Ceny są dosyć przystępne, gdyż zwykle to jest około 10, 20, $30 za opakowanie różnego rodzaju specyfików starczających na miesiąc, dwa, trzy używania. Część specyfików na półce w tych opakowaniach kolorowych to są produkty przemysłowe. To są oczywiście różnego rodzaju specyfiki medycyny chińskiej, które zostały produkcja uprzemysłowiona, czy to na przeziębienia, czy to problemy ginekologiczne. Na wszystko ma remedium. Cokolwiek bym się go nie zapytał, to oczywiście znajdzie coś na półce albo zasugeruje. Sam stwierdził ostatnio, że największym procentem jego klientów są jednak panie, które korzystają z produktów przemysłu zielarskiego, które używają wszelkiego rodzaju produktów skory, z różnego rodzaju ziół, a nawet owoców. To jak tutaj widzimy, to są wilcze jagody z różnych części Chin, które są bardzo mocnym, bardzo dobrym specyfikiem na obniżenie ciśnienia, na obniżenie nie, braku odporno, na zwiększenie braku odporności, czyli na zwalczanie wszelkiego rodzaju pogodowych maladii. I muszę przyznać, że jestem w gruncie rzeczy zafascynowany, jak on podchodzi do tego z pełnym sercem, zbierając te wszystkie zioła, pakując je. Ma małą taką halę, w której to wszystko pakują, w której to wszystko certyfikują. Ma oczywiście specjalne certyfikaty, które zezwalają mu na sprzedaż tego. Wszak rząd mu się za bardzo nie wtrąca, raczej pozwalają robić im tego typu medycynę chińską i zioła opartą na tradycji i znajomości, gdyż praktycznie wszyscy wiedzą, jest to wiedza ogólnie dostępna i powszechna. Szczególnie po wsiach rolnicy, chłopi używają tego rodzaju od dzikich daktyli, skończywszy na korach różnego rodzaju kłącz, krzaków, które znajdują zastosowanie
Trzeba wiedzieć, że w Chinach nie ma zachodniej medycyny opartej na operacji, bardzo mocno inwazyjnej. Wszystko jest załatwiane czy ewentualnie wspierane przez medycynę chińską, która szuka źródeł wszelkiego rodzaju bóli, wszelkiego rodzaju dolegliwości, stara się usunąć źródła, a nie objawy. Ma również na półkach produkty nowoczesnej medycyny, wszelkiego rodzaju plastry, bandaże, wody utlenione, jodyny, cuda, niewidy. Wszak chcę zwrócić uwagę właśnie na to, gdyż kooperuje z zielarzem z Polski, który sprowadza właśnie tego typu rzeczy i właśnie sprowadza poprzez niego wszelkiego rodzaju plastry, wszelkiego rodzaju specyfiki, które są niedostępne w Europie, może nie dlatego, że nie są certyfikowane, ale brak dostępności czy nawet wiedzy tego. Środki zielarskie darzą Chińczycy dużym zaufaniem z tego tytułu, że są najtańsze w produkcji w gruncie rzeczy i nie wymagają dużych nakładów finansowych. Są ogólnodostępne, rosną po krzakach, polach, sadach i bardzo często są zamieniane w domowych apteczkach w nalewki wszelkiego rodzaju, pigułki, proszki, babuni. Tutaj mamy półkę z różnego rodzaju specyfikami na przeczyszczenia, na problemy z żołądkiem, na zaparcia i to wszystko jest ziołowe. I to fajnie budzi w gruncie rzeczy zaufanie, że ludzie w gruncie rzeczy przekładają tą wiedzę codzienną, wiedzę wioskową, wiedzę, którą zdobywali gdzieś tam dorastając na wsi, właśnie w tego rodzaju lekarstwa, które nie są naprawdę drogie. Ceny tutaj widzicie oscylują między 3, 4, 5 dolarów. Dawki są na kilka tygodni, kilka miesięcy i interesującym jest to, że bardzo dużo różnego rodzaju przykładów medycyny chińskiej, które w gruncie rzeczy na Zachodzie przejęły takie firmy duże farmaceutyczne jak Bayer, Pfizer, Merck i tym podobne. I warto nawet się tym zainteresować, tym bardziej, że to pomaga. Tutaj mamy płatki z rogów jakiegoś dzikiego jelonka, na którego tam polują na obrzeżach interioru chińskiego. To są właśnie poroża, które są chyba nawet nie polują, tylko zbierane są i specjalnie są przygotowywane, konserwowane, spłatkowane, proszkowane, zamieniane w domu na napary, które pomagają usunąć wszelkiego rodzaju, z tego co mi powiedział, to bóle stawów, bóle kręgosłupa, wzmacniają siłę w mięśniach, jak i również pobudzają cały system enzymatyczny w organizmie. Nie miałem nigdy czasu tego w gruncie rzeczy naprawdę tak zgłębić. O, tutaj mamy korzeń ženšenia, na przykład zalany alkoholem i te płatki właśnie z rogów. Wygląda to imponująco, interesująco i to jest nalewka alkoholowa. Chińczycy lubują się w tego typu rzeczach. Podobno działają. Nie jestem miłośnikiem napojów wyskokowych, więc nie wiem, nie próbowałem, ale skoro jest coś takiego i on to tutaj dozuje na kieliszeczki, można to za parę groszy, chyba za pół dolara kupić taki kieliszeczek i można go nalać. On to prowadzi ze swoim bratem. Brat zajmuje się normalną medycyną, on się zajmuje tą zielarską medycyną. Tutaj nawet pokazuje własny ostatnio produkt na przeziębienia. Jest to mieszanka ženšeni, witaminy C. Oczywiście wszystko z ziół, wszystko wyciągi, wszystko wszelkiego rodzaju produkty natury. I jego wiedza, jak i zapał budzi zaufanie, tym bardziej, że praktycznie on zna odpowiedź na każde moje pytanie, jak i również może wskazać szybkie remedium na doraźny problem, czy nawet na bóle głowy. Ostatnio coś głowa mnie bolała, nie wiem, czy to ze względu na powiększony smog, czy przesilenie jesienno i zbliżającej się zimy. Nawet nie oferował lekarstwa, tylko pokazał mi, gdzie się znajdują na rękach punkty uciskowe, żeby sobie je uciskać przez parę minut dziennie. No i rzeczywiście ten ból głowy odszedł całkowicie, za co jestem mu wdzięczny. W tej aptece, akurat w tym miejscu, on tutaj to prowadzi z żoną i z córką, któremu dzielnie pomagają w tym. Wszystkie biznesy są rodzinne. Generalnie tego typu biznesy zostają w rękach rodzinnych. Ci ludzie szkolą swoje dzieci, szkolą swoich małżonków, dobierają sobie w gruncie rzeczy współmałżonków, żeby to jakoś wzajemnie było kompatybilne, zarówno życie rodzinne, jak i życie biznesowe. Dodam, że o tutaj widzicie zdjęcia, on, żona i córka. Dodam jeszcze, że ta apteka jest bardzo czyściutka, bardzo zadbana, zatowarowana zawsze pod kokardę.
Wszystko można dostać. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby czegoś brakowało, albo żebym powiedział, że mi odbierze za jakieś, żebym odebrał za parę dni. Wszystko jest dostępne, a nawet jak nie jest dostępne, to przywiezie z innej apteki. Dbają o klienta, dbają również o pełną gamę produktów. Tutaj widzicie wszelkiego rodzaju toniki, wszelkiego rodzaju pigułki, pastyleczki robione właśnie z naturalnych produktów. Zainteresowały mnie właśnie tutaj te poroża proszkowane, plasterkowane. Muszę to zrobić, chyba poświęcić oddzielny film na to, żeby dowiedzieć się troszeczkę więcej o tej medycynie. Ja uważam, że medycyna chińska, o proszę bardzo, tutaj jest to poroże właśnie splasterkowane, gotowe do zalania, jak i również jakaś forma chyba tutaj szafranu, czy jakichś płatków, czy słupków z jakiegoś kwiatu. Myślę, że poświęcę oddzielny odcinek właśnie, żeby zainteresować się i jak to wszystko działa, szczególnie te poroże. No właściwie to byłoby na tyle. Krótki filmik, myślałem, że go wrzucę, bo to akurat tak się spotkało, złożyło. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania, polecam się, miłego dnia życzę.